Eliza Michalik, program Nie ma żartów. Dobry wieczór Państwu. Dziś przyleciał z Sydney specjalnie dla Państwa pan profesor Wojciech Sadurski. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim zaczniemy rozmawiać o poważnych, prawnych sprawach, często niewesołych, no w sumie to też jest niewesołe, chociaż proszę Państwa, dla ludzi z pewnym typem poczucia humoru, ostatnie niektóre newsy są wesołe. Polska Grupa Energetyczna reklamuje się wizerunkiem powstańca. Ja mogę pokazać Państwu wydruk ze strony. Operator się czujnie. Nie wiem, czy Państwo coś zobaczą, bo to jest czarno-biało, ale coś tam widać. Widzę, że widać. Tak to wygląda. Młody mężczyzna w morowym płaszczu z biało-czerwoną opaską na ramieniu, za nim płonąca Warszawa nad głową, logo Polskiej Grupy Energetycznej i napis "Zapewniamy energię". Tak to jest w Polsce, panie profesorze. Patriotyzm. Żenujące i oburzające, powiedziałbym. W tej chwili dopiero z tym się zapoznałem i to, co mnie przepełnia, to jakieś takie poczucie autentycznego zgorszenia. Ale dlaczego, panie profesorze? Dlatego, że można na sprawie tak świętej, jak poświęcenie polskich, warszawskich powstańców, budować po prostu reklamę, reklamę firmy. I to na dodatek firmy, domyślam się, spółki Skarbu Państwa, a zatem firmy, która powinna mieć pewne zobowiązania także wobec nas, podatników, a nie tylko swoich konsumentów. Zatem jest to po prostu obrzydliwe. Ci, którzy o tym zdecydowali, powinni się wstydzić. Ja nie wiem, czy pan, panie profesorze, był na Poczcie Polskiej i widział pan, jakie patriotyczne, chociaż słowo patriotyzm ujmuje w cudzysłów, broszury się tam sprzedaje wyłącznie. Podobnie jest na stacjach Orlenu, gdzie bywam i są wyeksponowane pewne tytuły popierające Prawo i Sprawiedliwość, a tytuły niepopierające są schowane z tyłu. Taka jest w tej chwili rzeczywistość. Zaskoczyło mnie trochę, jak szybko te pewne mechanizmy propagandy wnikają do życia codziennego i jak szybko ludzie zaczynają się dostosowywać i poddawać. Nie niepokoi to pana? Owszem, ale myślę, że my, konsumenci tego typu firm, mamy jakąś broń. Oczywiście nikt z nas indywidualnie nie może spowodować, by tego typu żenujące działania nie były podejmowane, ale jeżeli nasz protest jako konsumentów będzie masowy, to być może osoby odpowiedzialne za te działania się zorientują. Ja jestem klientem pewnego z polskich banków, który jest bankiem będącym spółką Skarbu Państwa i złożyłem swoją, którego tutaj nie nazwę, i złożyłem swoją indywidualną skargę na to, że ten bank sponsoruje poprzez wykupywanie reklam rozmaite pisma, które uważam za skrajne i które kompletnie nie są po mojej linii. Więc sobie nie życzę jako klient, ażeby bank, do którego profitów się przyczyniam, tego typu działania podejmował. Nie mam najmniejszych złudzeń, że moja indywidualna skarga spowoduje jakieś skutki, ale myślę, że jeżeli będzie więcej takich skarg, to ktoś zastanowi się. To jest kwestia skali. Również nie warto siedzieć cicho myśląc, że tylko ja jeden to nic nie znaczy, bo takich jak ja jeden może być wielu. Absolutnie. I najlepszym dowodem w innej sprawie i w innej skali są niedawne protesty przeciwko rozmontowywaniu systemu sądownictwa w Polsce. No właśnie, a propos, do Sejmu trafiły dwa weta pana prezydenta Andrzeja Dudy i zanim przejdziemy do tych wet, bo chcę też pana podpytać, co pan sądzi o tej sytuacji, czy to jest rozgrywka polityczna, tak, czy początek wojny na górze, to chcę pana zapytać o tę ustawę, którą prezydent podpisał, czyli ustrój sądów powszechnych. Złośliwi, a może nie złośliwi, właśnie o to chcę pana zapytać, mówią, że ta ustawa, którą prezydent podpisał, to właściwie oznacza wszystko dla obywateli, bo 90% spraw się odbywa w sądach powszechnych. Oczywiście. Co to za ustawa? To nie są złośliwcy, to są realiści. Otóż ta ustawa o sądach powszechnych, którą Andrzej Duda podpisał, jest fatalna i z punktu widzenia skali jest najgorsza. W Polsce do sądów powszechnych co roku wpływa około 10 milionów spraw dotyczących nas wszystkich, obywateli, podczas gdy do Sądu Najwyższego wpływa bardzo niewielki procent tego, a Krajowa Rada Sądownictwa również nie dotyczy każdego z nas. Otóż ta ustawa, którą Andrzej Duda podpisał, jest być może najbardziej groźna z nich wszystkich, gdyż zawiera wszystkie najgorsze cechy
której również w mniejszym stopniu stosują się do innych. A zatem, po pierwsze, daje niezwykłe uprawnienia dyskrecjonalne, mówiąc technicznie, czyli takie uznaniowe, prokuratorowi generalnemu, będącemu jednocześnie ministrem sprawiedliwości, czyli panu Ziobro. W ciągu najbliższych 6 miesięcy może on odwołać i powołać wszystkich prezesów sądów, wszystkich sądów w Polsce, bez podawania żadnych powodów, na przykład odwołania. Gdy upłynie tych 6 miesięcy, nadal będzie mógł odwoływać sądów bez konsultacji z samorządem sędziowskim, wyłącznie w oparciu o bardzo takie ogólnikowo sformułowane podstawy, na przykład brak efektywności. Dalej, niby się mówi o tym, że sprawy będą przydzielane losowo, ale nie będzie to dotyczyło spraw rozpatrywanych przez sędziów dyżurnych. A zatem z góry wiedząc o tym, który sędzia będzie dyżurny którego dnia, można spowodować, by na przykład tymczasowy areszt przeciwko osobie nielubianej przez władzę przypadł w dzień dyżuru osoby dyspozycyjne. Mm. Tam jest bardzo wiele, tam jest na przykład również kwestia dotycząca tak zwanych asesorów, których powołuje minister sprawiedliwości, a którzy wiadomo są no, najbardziej podatni na wpływy, dlatego że od ministra sprawiedliwości to są młodzi ludzie, którzy jeszcze nie są w pełni sędziami. Prawda? A zatem od ministra sprawiedliwości będzie zależało o tym, czy przekroczył tę magiczną granicę między byciem wyłącznie asesorem, a pełnym sędzią. A zatem jest to ustawa, która praktycznie daje jednej osobie w Polsce możliwość ręcznego sterowania wymiarem sprawiedliwości w skali całego kraju. Jest to absolutny skandal w skali światowej. Czyli mamy się cieszyć w zasadzie z tych dwóch wet prezydenta, tak jak to się dzieje w niektórych gronach opiniotwórczych, czy mamy się nie dać zwieść i walczyć do upadłego również o tą trzecią ustawę? Cieszyć się z małego ustępstwa, czy powiedzieć wszystko albo nic? No nie, nie. Chyba jedno i drugie. To znaczy, oczywiście to, że na chwilę została zahamowana ta fatalna zmiana dotycząca Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa, no jest jakąś ulgą. To troszeczkę tak, jakby ktoś zamiast okraść wszystkie 3 pokoje w moim mieszkaniu, splądrował tylko 1 pokój. No, można czuć rodzaj satysfakcji, że nie stało się najgorsze. Z drugiej jednak strony nie można obdarzać prezydenta jakąś olbrzymią wdzięcznością, gdyż i tak popełnił straszne szkodnictwo. Już nie mówię o tym, co wcześniej robił z Trybunałem Konstytucyjnym i tak dalej, ale składając podpis pod tą fatalną ustawą o sądownictwie powszechnym, podważył to wszystko, co mówił przeciwko ustawom o Sądzie Najwyższym i KRS-ie, które zawetował. Czyli rozumiem, że pana zdaniem zdecydowanie za wcześnie jest na taką narrację, trochę naiwną, tak mi się z kolei wydaje, która się gdzieś tam pojawia nawet w mediach liberalnych, że oto prezydent Duda, nasz bohater, obrońca demokracji, to absolutnie nie jest bohaterstwo. No, o wiele za wcześnie, tym bardziej, że nawet jeśli chodzi o te dwa weta, czyli o Sąd Najwyższy i KRS, podstawy, w oparciu o które prezydent Duda zawetował, są szalenie takie wąskie i minimalistyczne. Parę godzin temu ukazały się dokumenty na stronie oficjalnej internetowej prezydenta uzasadnienia obu tych decyzji wetujących. Otóż ja to przeczytałem, miałem wrażenie pewnego takiego zażenowania. Oto nagle Andrzej Duda sam przestraszył się własnej odwagi. On tam na przykład nie pisze o sprawach oczywistych niekonstytucyjnych, to znaczy to, że obie te ustawy mają wygasić czy zawiesić kadencje konstytucyjnie gwarantowane albo członków Krajowej Rady Sądownictwa, albo pierwszej prezes Sądu Najwyższego. On nie mówi wprost o złamaniu konstytucji. Ani to nie słowa jest o tym, ani słowa o tym. Także są to pewne żale o jakichś takich drobiazgach, o sprawach dosyć marginalnych, plus pewne takie rozżalenie, że oto minister sprawiedliwości, a nie on,
uzyska bardzo szerokie uprawnienia, w czym widzę jakąś taką rywalizację ze Zbigniewem Ziobro. Natomiast nie mówi o oczywistych, niekonstytucyjnych cechach tych obu ustaw. Ale Paweł Kowal, proszę państwa, który wie, co mówi, bo był w PiS-ie, mówi, że nie, ja znam PiS i to jest początek jatki. To jeszcze nie koniec wojny. To, co się dzieje między prezydentem a ministrem Ziobrą, to jest wojna. Proszę państwa, wrócimy do tego za moment. Jesteśmy z państwem, nie mogliśmy się doczekać, z panem profesorem Wojciechem Sadurskim, który przyleciał aż z Sydney specjalnie do państwa, żeby wrócić na antenę. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór. Ja już pytałam kilku gości o tę wojnę i bardzo jestem ciekawa również pana opinii, bo była w Polsce jedna wojna na górze, którą pamiętamy i pokłosie jest do dziś, pokłosie takie niedobre słowo w Polsce, i wszyscy się zastanawiają, czy to będzie druga wojna na górze. Politycy PiSu jak Paweł Kowal mówią, że raczej tak. No cóż, Paweł Kowal, jak pani powiedziała przed przerwą, zna PiS. Ja z kolei znam Pawła Kowala i wiem, że jest na pewno wiarygodnym źródłem. Z drugiej strony trudno mi, może dlatego, że mam zły charakter, ale trudno mi powstrzymać taką ocenę, że jest to pewna gra. Że jest to gra między Jarosławem Kaczyńskim i Andrzejem Dudą, w której Zbigniew Ziobro jest czymś w rodzaju takiego narzędzia, ewentualnie ofiary. Bo proszę zauważyć, że z punktu widzenia tego, komu najbardziej, kto wyciąga największe korzyści z tego, co się stało, to zarówno Andrzej Duda, jak i Jarosław Kaczyński są w pewnym sensie zwycięzcami tej gry. Jarosław Kaczyński może nareszcie odeprzeć znany argument, że jest dyktatorem, że niby pojedynczy poseł, a ma pełnię władzy. Może teraz powiedzieć, no jaka pełnia władzy? Sztandarowe ustawy, które chciałem przepchnąć, zostały zawetowane. Z drugiej strony Andrzej Duda, wiadomo, pozbywa się przynajmniej na jakiś czas tego mundurka Adriana, prawda? I może powiedzieć, jestem podmiotowym, samodzielnym politykiem. Obaj są zwycięzcami. Jest to coś w rodzaju takiej win-win strategii, prawda? Kto wie? Natomiast to jest jakby jedna hipoteza i na jej rzecz przemawia, jak sądzę, to, o czym mówiłem, to uzasadnienie Andrzeja Dudy zawetowania. Mianowicie takie bardzo oportunistyczne, takie bardzo minimalistyczne, takie nie wchodzące w to, co jest naprawdę skandalicznego w obu tych ustawach. Ale kto wie? No, życie jest, panie profesorze, chyba pełne ludzi, którzy coś zrobią, a potem się przestraszą własnej odwagi i nie mają siły na drugi krok. To też w życiu prywatnym to znamy i widzimy często. Być może to jest właśnie ta sytuacja. Szkoda, że akurat to się przydarzyło prezydentowi. Naszemu prezydentowi. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Chociaż niektórzy mówią, że nie czuje się prezydentem Polaków, którzy go nie wybrali. Powiedział tak nawet, kiedyś użył takiego sformułowania, że no, jeżeli ktoś go nie wybrał, to tak. Nie będę teraz cytować, bo nie pamiętam bezpośrednio, tak. Ale tam były kontrowersje. No to byłoby okropne oczywiście. Natomiast jest jeszcze jedna interesująca rzecz, jeśli chodzi o, jeśli już rozmawiamy o tych wetach, a mianowicie, że prezydent w sytuacji, gdy ma do czynienia z ustawą niekonstytucyjną, to jego najbardziej naturalnym uprawnieniem jest przesłanie tego projektu do Trybunału Konstytucyjnego i zapytanie go, czy jest to zgodne z konstytucją. Ale nie mamy, jak mówią eksperci, ale Trybunału. Ale to, że nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, jest dziełem samego Andrzeja Dudy. To przecież on odmówił powołania sędziów, zaprzysiężenia sędziów prawidłowo wybranych i on przyjął przysięgę od pseudosędziów, od niby sędziów, którzy zostali w cudzysłowie wybrani na już zajęte stanowiska. Więc on jest największym szkodnikiem, który zepsuł ten trybunał, a teraz na dodatek okazuje mu słuszne skądinąd lekceważenie, widząc, że to nie jest żaden trybunał, że to jest pseudotrybunał.
Niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung napisał już drugi tekst o rosyjskich powiązaniach ministra Macierewicza. Tym razem skupił się na Konradzie Rękasie, działaczu partii Zmiana, bardzo prorosyjskiej i oskarżanej. Niektórzy jej członkowie są oskarżani o szpiegostwo. Antoni Macierewicz zaprzecza. I ten dziennik niemiecki oparł się w dużym stopniu na informacjach Tomasza Piątka, naszego polskiego dziennikarza, też Radka Grucy, drugiego dziennikarza z Faktu, którzy zajmowali się długo i ofiarnie tymi sprawami. Czy pan, panie profesorze, sobie wyobraża, że w Australii, gdziekolwiek na świecie, w Europie, jest możliwa taka skala oskarżeń, bo pyta o to już cała Polska, jest książka Tomka Piątka, pytał już któryś dziennikarz, pisał o tym Le Monde, pisało kilka innych zagranicznych pism, piszą niemieckie gazety, wszyscy stawiają pytania o rosyjskie powiązania Macierewicza, a Macierewicz właściwie nic nie mówi, pominąwszy jakieś krótkie, niczym niepoparte zaprzeczenia, nie tłumaczy się. W żadnym państwie demokratycznym, jakie znam, byłoby to kompletnie nie do pomyślenia. No przecież to, co nawet pomijając wszystkie te rewelacje, które brzmią mi bardzo przekonująco, zawarte najpierw w artykułach, a potem w książce Tomasza Piątka, nawet pomijając to, jeżeli spojrzeć na konsekwencje działań Antoniego Macierewicza jako ministra obrony narodowej, to można powiedzieć, że większego marzenia nie mógł mieć Putin, niż mieć właśnie takiego ministra. Proszę bowiem zauważyć, odwołanie czy spowodowanie odejścia wszystkich najwybitniejszych polskich dowódców mających certyfikat natowski. Powołanie w jakimś przyspieszonym trybie nowych dowódców zupełnie nierespektowanych i nieuznawanych przez armię NATO. Powołanie i przekazanie wielkiej części budżetu militarnego na jakieś lato leśnych ludzi, zwane obroną terytorialną. Przedtem rozwalenie polskiego wywiadu i opublikowanie dla wszystkich, a na początku dla Rosjan, gdyż przekazanie Rosjance do tłumaczenia raportu, który pokazuje całe, że tak powiem, modus operandi polskiego wywiadu. No, można powiedzieć, że wszystko to, co robi, to jest systematyczny demontaż polskiej siły obronnej. No i teraz można sobie zadać pytanie, komu to służy? Oczywiście tradycyjną odpowiedzią jest albo wariat, albo agent. No ja nie wiem, która z tych odpowiedzi jest prawidłowa. Fakt jest, że... No obie są przerażające, bo chodzi o ministra. Obie są przerażające, natomiast fakt, że sam Antoni Macierewicz korzysta z tej licencji niby to wariata, któremu właściwie wszystko wolno, który może powiedzieć, że jeden z naszych sojuszników sprzedał okręt za $1 Rosjanom, jakby to spływa po nim jak po kaczce i nikt się na to nie oburza i wszyscy poza jakimiś żartownisiami zapominają parę dni później, pokazuje, że tego typu patent pozwala mu funkcjonować. Jest to przerażające. Właśnie myślę sobie, panie profesorze, że ta licencja wariata to jest taka wybiórcza, bo kiedy trzeba ponieść odpowiedzialność za swoje czyny czy słowa, to wtedy jest licencja wariata. Natomiast kiedy trzeba wydawać decyzje dotyczące obronności, zmieniać polską armię, wpływać na polski kontrwywiad, wywiad wojskowy, to nagle się okazuje, że to jest poważny człowiek, który może to wszystko robić i nie jest wariatem. Ale potem, kiedy trzeba za to odpowiedzieć, no to nagle wariat. To może tak, że nikt nie traktuje go poważnie. Ja się boję niestety, że również najważniejsza osoba w państwie, czyli Jarosław Kaczyński, również w pewnym sensie nauczył się tego patentu i też czasem odgrywa wariata. Wszyscy się bardzo przejmują tym jego wrzaskiem o zdradzieckich mordach i kanaliach. I uważają, że to było coś w rodzaju takiego braku samokontroli. A pan uważa, że nie? Nie, mi się wydaje, że nie, że... Zresztą znam Jarosława Kaczyńskiego, wiem, że jest to człowiek bardzo inteligentny i jednocześnie bardzo cyniczny. I wydaje mi się, że on po prostu zagrał tutaj patentem Macierewicza. Ale co mu to dało? No dało mu to, że w oczach jakiegoś fragmentu elektoratu mógł się przykleić i utrwalić ten przekaz, że oponenci polityczni są zbrodniarzami. Że oponenci polityczni PiS-u są zbrodniarzami, że są mordercami, że mają krew na rękach. Albo przynajmniej, że coś tam jest niejasnego, jeśli chodzi o katastrofę smoleńską. Przecież ten Smoleńsk jest właśnie tym, można powiedzieć, najbardziej charakterystycznym hasłem
pod którym PiS skrzykuje swoje najbardziej radykalne skrzydła. No ale z drugiej strony, panie profesorze, prysł mit inteligenta z Żoliborza, podtrzymywany przez otoczenie Kaczyńskiego przez całe lata, no że to jest właśnie taki niewychowany jak Donald Tusk na podwórku, tylko taki on inteligent, no to nie była inteligencja i to nie była kultura, co widzieliśmy. To było... Może, ale tak w sferze propagandowej Jarosław Kaczyński wysyła rozmaite sygnały do rozmaitych ludzi. Do niektórych wysyła tak, jestem tym inteligentem żoliborskim, do innych wysyła ten właśnie taki komunikat właśnie takiego irracjonalnego, ale szalenie emocjonalnego lidera, przywódcy, który nie respektuje establishmentu, elity, intelektu i tak dalej. A ma pan, panie profesorze, myślał pan kiedyś o tym, jak można pokonać propagandę? Bo głośno i otwarcie już mówi się o pisowskiej propagandzie i takiej narracji o Polsce, którą oni narzucają często zupełnie nieprawdziwej na temat różnych wydarzeń. I oni mają taką prostą metodę. Kłamać, upraszczać i powtarzać. Wszystko upraszczamy, często kłamiemy, a wszystkie te kłamstwa i uproszczenia powtarzamy, powtarzamy, powtarzamy. Czy my mamy robić to samo? Mówię my, czyli ludzie, którym droga jest wolność, którzy nie chcą łamania prawa, którzy nie chcą, żeby żadna partia, nawet wybrana w demokratycznych wyborach, tak się zachowywała. Też trzeba kłamać, upraszczać i powtarzać? Czy mówić prawdę, upraszczać i powtarzać? No nie, absolutnie mówić prawdę i nie upraszczać. Mnie się wydaje, że jednak... Pani, ja jak przyjeżdżam od czasu do czasu z takich dosyć masochistycznych pobudek, oglądam chwileczkę telewizję publiczną albo czytam rozmaite prawicowe tytuły. I to jest poza wszystkim innym. To nie jest to, że to są inne poglądy. To jest tak straszliwie głupie i tak straszliwie fałszywe, że ja mam wrażenie, że na dłuższą metę to się, to nikogo nie może przekonać. Na krótką metę i małą ilość ludzi tak. Ale co z tymi milionami wyborców PiS, które wierzą w ten przekaz TVP? Czy pan ich nie obraża, mówiąc, że to jest tak głupie, że nikogo nie może przekonać? No chyba nie obrażam, dlatego że no to jest głupie. To jest głupie. No nie możemy przecież szacunek dla ludzi nie wymaga szacunku dla głupot, nie wymaga szacunku dla absolutnych bredni. No żeby tak dać pewien przykład, no ostatnio na przykład jest mowa o tym tak zwanym sporze kompetencyjnym między między Sądem Najwyższym a prezydentem. Jest to w sumie dosyć skomplikowana kwestia prawnicza, co do której można przedstawiać rozmaite poglądy. Ja obejrzałem sobie telewizję publiczną, której przekaz jest po prostu: Sąd Najwyższy łamie prawo. I to było powtarzane od początku do końca. Jest to nieprawda. No i cóż, czy szacunek dla odbiorców telewizji publicznej oznacza, że mamy szanować taki prymitywny, bezczelny fałsz? Nie. A co zrobić z brakiem, ja nie wiem jak to nazwać, może pan profesor mi pomoże, kultury prawnej, jeżeli Europejski Trybunał Sprawiedliwości zakazuje wycinki Puszczy Białowieskiej, zakazuje, a ma taką moc, a minister Szyszko tnie dalej i mówi, że będzie ciął i że nie przestanie, a wychodzi premierka i mówi, nie, to właściwie nie jest zakaz, tylko takie nie wiadomo co, to można się odwoływać, co jest nieprawdą, ale ona tak mówi. I to nie jest jedyna sprawa, w której się tak postępuje. Tak było z niepublikowaniem wyroków Trybunału. No coś jest ewidentnie faktem i cały świat to widzi i 3/4 Polski to widzą, a wychodzą ministrowie tego rządu i mówią, to nieprawda. Co by pan z tym zrobił? Bo niektórych ludzi, moich widzów, wiem, bo do mnie piszecie państwo, doprowadza to do rozpaczy. No trzeba po prostu mówić, ci ludzie łamią prawo. Nawet jeżeli na krótką metę nie zostaną oni pociągnięci do odpowiedzialności, to ta odpowiedzialność prędzej czy później przyjdzie. Albo w postaci Trybunału Stanu, albo wiecznej infamii. Dlatego, że jeżeli polski rząd nie publikuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, to łamie prawo. Jeżeli polski minister nie realizuje orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które zakazują wycinki drzew, to łamie prawo, dlatego że w tej mierze prawo europejskie bezpośrednio stosuje się w Polsce. On łamie prawo tak samo, jakby łamał, nie wiem, przepisy Polskiego Kodeksu Drogowego. Jest to w związku z tym przestępca. Być może chroni go jakiś przywilej
polityczny, ale jest to przestępca i to trzeba mówić otwarcie. Czyli ma rację Grzegorz Schetyna, który mówi, że jak Platforma zdobędzie władzę, to będzie 5 lat więzienia dla każdego, kto głosował za niekonstytucyjną jawnie ustawą, taką jak na przykład o Sądzie Najwyższym? Nie wiem, czy 5 lat więzienia. To wszystko zależy. Sankcje przed Trybunałem Stanu nie przewidują więzienia, ale jedynie pozbawienie pewnych praw politycznych. Na przykład 10 lat nie można pełnić funkcji publicznej. Tak, ale to nie jest oczywiście 5 lat więzienia. Tak zwane przestępstwa urzędnicze, czyli wykorzystanie urzędu dla celów niezgodnych z prawem, bodajże tam jest do 3 lat więzienia. Także ja bym nie przeholował tutaj i znowu nie popadł w inną skrajność, to znaczy już w tej chwili grozić więzieniem swoim oponentom politycznym, chociaż absolutnie Boris rozumiem pokusę. Ale Borys Budka mówi, że popełniono zbrodnie miłosierdzia wobec PiSu poprzednio, kiedy łamał prawo. Zbrodnie miłosierdzia. Kto tak powiedział? Borys Budka, że wybaczano, że nie postawiono Ziobry przed Trybunałem Stanu, że to była zbrodnia miłosierdzia. No to nie była zbrodnia miłosierdzia, ale to był wielki błąd polityczny i niech się teraz sami tego wstydzą. I na tym, proszę Państwa, zakończymy. A błędy w polityce to czasem gorzej niż zbrodnie, cytując tak klasyka. Pan profesor Wojciech Sadurski był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo, dziękuję. Panie profesorze. Szkoda, że tak krótko, ale tutaj wydawczyni jest bezwzględna, jak zawsze ona rządzi. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję. I dziękuję Państwu, że byli Państwo z nami. Dobranoc, do jutra.